Do tego cię gorąco zapraszam. Pracuj bez przygotowania, bo tak jest po prostu o wiele łatwiej. What? Cześć, dzień dobry. Chciałbym ci dzisiaj opowiedzieć o koncepcie pracy bez przygotowania. I teraz, jeżeli słyszysz taką radę, sugestię, pracuj bez przygotowania, to może to brzmieć dosyć kontrintuicyjnie. Dlatego, że mamy takie dwa koncepty, które znamienici polscy biznesmeni, przedsiębiorcy, niegdyś vlogerzy i podcasterzy również promują. To znaczy Mirek Burnejko ze swoim Done is better than perfect i Maciek Anisarowicz ze swoim Slow is better than shit. Wielokrotnie już na tym vlogu mówiłem o pracy twórczej, o kreatywności. Mówiłem też o produktywności, czyli o blokowaniu zajęć, blokowaniu zadań, o blokowaniu czasu na realizację tych zadań. Chcesz zacząć pozycjonować siebie jako ekspert na rynku. Skąd ludzie mają wiedzieć, że jesteś ekspertem? No musisz w jakiś sposób pokazać tą swoją ekspertyzę. Ludzie się muszą móc przekonać o tym, że faktycznie wiesz, o czym mówisz. Więc najprostszą metodą jest wykorzystywanie właśnie tych mediów, gdzie ludzie są. Czyli YouTube'a, czyli podcastów w aplikacjach podcastowych, czyli stworzenie swojej własnej platformy, jaką jest twój własny blog. Jeżeli chcesz się wypozycjonować jako ekspert, musisz mieć tam jakąś treść, musisz mieć tam jakieś artykuły, na jaki temat napiszesz. No cóż, trzeba przygotować jakiś content, trzeba przygotować jakiś plan. Tutaj ważna jest systematyczność tworzenia, której ten vlog obecnie absolutnie nie, którą ten vlog się nie charakteryzuje. Dlaczego się tak zdyszałem dzisiaj? Nie wiadomo. Natomiast systematyczność jest tutaj bardzo ważna. Jeżeli chcesz wykonać pracę, chcesz napisać ten artykuł, musisz bardzo solidnie się przygotować. Ja sugeruję, żebyś nie musiała tego robić. Oto jak to zrobić. Więc punkt pierwszy to przygotowanie sobie stanowiska do pracy. Jeżeli na przykład masz bajzel na biurku, to trudno ci się będzie skupić. Jeżeli natomiast to biurko posprzątasz, to rozmawiamy na zupełnie innym poziomie. I teraz wyobraź sobie, że za absolutnie każdym razem, kiedy chcesz zacząć wymyślać nowy temat do nowego artykułu na swój blog, za każdym razem musisz posprzątać biurko. Pracochłonne, prawda? Pójdźmy zatem o krok dalej. Jeżeli nie tylko chcesz wymyślić sobie artykuły na blog, tylko chcesz zacząć nagrywać podcast, chcesz zacząć nagrywać szkolenie online, to za każdym razem musisz sobie zestawić wszystkie materiały, musisz sobie zorganizować swoje środowisko, musisz powłączać wszystkie lampy, powłączać wszystkie urządzenia, podłączać mikrofony, aparaty i tak dalej. Dużo, dużo pracy. Robienie tego od nowa, za każdym razem, od zera, byłoby totalnie i absolutnie nieefektywne. I teraz w całym tym moim pomyśle na pracę bez przygotowania rozumiem to jako minimalizację kosztu. Dlatego, że w momencie, kiedy masz napisać jeden pomysł, to ten koszt, jak masz czystą kartkę i wymyślasz jeden temat na swój blog, jeden temat na swój podcast, jeden temat na swój vlog, to koszt jest horrendalny. 100% energii, jaką włożyłaś właśnie w stworzenie tego jednego pomysłu, jest bardzo duży. Jeżeli zablokujesz sobie czas, kiedy zegarek ci nie zadzwoni, kiedy telefon jest przestawiony w tryb samolotowy, kiedy dzwonek, domofon jest wyłączony i nikt absolutnie nie będzie ci przeszkadzał, to w tym momencie wymyślenie drugiego pomysłu to jest tylko 50% tego kosztu, jaki włożyłaś. 33% dla trzech, 25% kosztu dla czterech pomysłów. I teraz, jeżeli zaczynasz tworzyć, to jest tak, jak kiedyś powiedziałem o tym na vlogu, kiedy rozmawialiśmy o kreatywności. I jeden z widzów powiedział mi, zapytał w komentarzach, skąd ty bierzesz te pomysły na vlogi codzienne, bo nagrałem ich jednak kilkaset dzień po dniu. Ja powiedziałem, że to, nazwałem to wtedy mięśniem kreatywności i powiedziałem, że te pomysły się rodzą w mojej głowie gdzieś między momentem, jak naciskam rekord w rejestratorze dźwięku, a momentem, kiedy naciskam rekord w kamerze, bo taki był wtedy mój vlogowy setup, bo to wszystko było przygotowane, bo wiedziałem dokładnie, że jak to nagram, to później proces działał. Wiedziałem, w jaki sposób to zrzucić do swojego laptopa, jak odpalić Premiere Pro i w jaki sposób to obrobić tak, żeby to później uploadować na YouTube'a. Nie musiałem się tymi rzeczami zastanawiać. Ten koszt był bardzo niski, bo on dział się w jakiś sposób automatycznie. On był zminimalizowany, bo na początku go poniosłem, a później korzystałem tylko i wyłącznie z benefitów, które do niego należały. I na tym polega właśnie praca bez przygotowania. Im więcej tworzysz, tym mniejsze są koszty, jakie ponosisz, żeby móc tą twórczość uprawiać. Jeżeli masz tą swoją kartkę z pomysłami
i masz tylko jeden pomysł, to ten pomysł jest bardzo kosztowny, ale napisanie 88 pomysłów versus napisanie 92 pomysłów, to jest bardzo niewielka różnica, jeżeli się nad tym dobrze zastanowić. Dlatego, że ja tworzę kursy związane z bazami danych. Moja kariera trenerska trwa nieprzerwanie od 14 lat w tej chwili. I jeżeli ja bym wpadł na pomysł, okej, zrobię kurs o bazach danych, to jest szalenie nieefektywny, bo to nie sposób skonsumować, nie sposób nagrać kursu, który ma kilkaset godzin treści, którą musiałbym tam spakować. Więc zamiast powiedzieć, okej, mój pomysł to jest bazy danych, mógłbym powiedzieć, okej, administracja bazy danych, development baz danych, utrzymanie baz danych, bazy danych w serwerowniach on-premise, bazy danych w serwerowniach chmurowych, rozwiązania takie, rozwiązania tego vendora, rozwiązania tamtego vendora. I to zaczyna się tworzyć w momencie, kiedy napiszesz ten jeden pomysł, w momencie, kiedy masz przygotowane środowisko do tego. Dlatego gorąco zachęcam Cię do tego myślenia o swojej pracy twórczej jako minimalizowania kosztu pracy bez przygotowania. Bo jeżeli zaczynasz tworzyć i jesteś gdzieś w procesie, to się nad tym nie zastanawiasz. Dokładnie tak samo, jak się nie zastanawiasz nad tym, jeżeli już pójdziesz na basen, to czy przepłyniesz 8 basenów, czy przepłyniesz 9 basenów, to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo już zaczęłaś tworzyć. Ten pierwszy krok spakowania się, wyjścia z domu, pójścia na ten basen jest bardzo kosztowny. Ale kiedy już tam jesteś, to nie przepływa jednego basenu. Przepłyń ich 8, przepłyń ich 9, przepłyń ich tyle, ile będziesz mieć fizycznych i intelektualnych możliwości, bo w tym momencie naprawdę ta radość jest zupełnie inna. I różnica między 7 a 9 przepłynięciem basenu jest naprawdę minimalna. Nie musisz się przygotowywać do tego tak bardzo, jak do pierwszego przepłynięcia basenu. Do tego Cię gorąco zapraszam. Pracuj bez przygotowania, bo tak jest po prostu o wiele łatwiej. Dzięki, do usłyszenia i cześć!